24 stycznia. Wiara w centrum. Jak napisano, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Z listu do Rzymian przebija pewność Pawła, że zbawienie od początku do końca związane jest z wiarą. Luter też w końcu zrozumiał, że zbawienie, sprawiedliwość nie pochodzi od dobrych uczynków człowieka, lecz z wiary w zbawczą Ewangelię. Dla poparcia apostoł cytuje słowa starotestamentowego proroka, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Habakuk 2:4. Ciekawy jest oryginalny kontekst tego tekstu. Prorok narzekał, że Bóg użył srogich Babilończyków do ukarania Izraelitów za niewłaściwe postępowanie. Jak to możliwe? Dlaczego Bóg użył bezbożnych dla ukarania bezbożnych? Z kontekstu wynika, że Bóg powiedział Habakukowi, że dumni Babilończycy też upadną, ale sprawiedliwi spośród Izraelitów będą żyć dzięki wierze oraz pokornemu stałemu zaufaniu w Bożą moc i Jego miłosierdzie. Paweł powołał się na tekst z księgi Habakuka, gdy pisał o zbawieniu od grzechu. Choć niemożliwe jest dostąpienie życia wiecznego przez posłuszeństwo, to można je osiągnąć przez prostą ufność okazaną Bogu. Dlatego sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Dodd, starając się nam pomóc, rozumiał tę myśl pisząc. Dla Pawła wiara jest podstawą, dzięki której rozumiemy naszą absolutną niewystarczalność w kwestii wyższego sądu i polegania zupełnie na wystarczalności Boga. Porzucenie ufności we własne możliwości w tych sprawach i dodajemy miejsce Bożej inicjatywie. Zwrot sprawiedliwość przez wiarę ma własne w tym, właśnie w tym związek. W rozważanym dziś tekście kryje się jeszcze inna myśl. W innym przykładzie czytamy, że ten, który jest sprawiedliwy, będzie żył dzięki wierze. Oznacza to, że sprawiedliwi ludzie prowadzą życie wiary. Choć kontekst wymaga, byśmy to sformułowanie odnieśli do sposobu, w jaki ludzie stają się sprawiedliwi. To jednak można je rozszerzyć. Ci, którzy zostali usprawiedliwieni, będą żyli życiem wiary w harmonii z ogólnymi naukami przykazanymi w liście do Rzymian. Życie ludzi zbawionych zmienia się codziennie, zaczynając życie wiary od nawrócenia i chodząc każdego dnia z Bogiem. Boże, dziękujemy Ci dziś zarówno za Twoją sprawiedliwość, jak i wspomagającą mnie moc. Dopomóż mi żyć życiem wiary, gdyż doznałem zbawienia dzięki wierze w Tobie. Amen.